Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na realizację programu 500+ oraz na świadczenia rodzinne wydał 66 milionów złotych. Największe wydatki wiążą się z programem Rodzina 500+. W naszym mieście skorzystało z niego ponad 5,5 tysiąca rodzin. Wypłacono im 42 miliony. Największa wypłacana kwota to 10 tysięcy złotych. W ocenie Leszka Lewoca program nie wpłynął w znaczący sposób na zwiększenie liczby urodzeń. Przed programem 500+ było coś tam 1,25, teraz 1,30, może 3 czy tam 7. Obok 500+, przy ściśle określonym kryterium dochodowym, wypłacono też świadczenia rodzinne dla ponad 3 tysięcy rodzin. Z tytułu urodzenia dzieci 2 lata temu becikowe wypłacono 660 rodzinom, a w ubiegłym roku 674. Dane te, zdaniem Leszka Lewoca, świadczą o pogorszeniu sytuacji materialnej naszego społeczeństwa. Te świadczenia dostają jak gdyby najubożsi, a więc mimo wszystko jest zubożenie tego, a więc więcej osób dostaje te becikowe, bo tutaj jest kryterium dochodowe, jest, jak wiemy, na jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, te becikowe, no to jest tam 1900 zł, a więc więcej osób pobiera, a więc nie jest tak, że to, chociaż z drugiej strony 500+ do tego się nie liczy. Pracownicy socjalni intensywnie pracowali w tak zwanym terenie. Przeprowadzili 6,5 tysiąca wywiadów środowiskowych. Społeczeństwo się starzeje, to są już dane jak gdyby ogólne, tym samym tendencja jest i w Suwałkach, społeczeństwo się starzeje i niepełnosprawni. A więc tutaj będziemy musieli, pomoc społeczna czeka działalność troszeczkę innego typu. O ile mniej ubóstwa, będziemy musieli teraz się kierunkować na osoby niepełnosprawne. MOPR odnotował też spadek liczby wydawanych zasiłków. Nie wynika to jedynie, zdaniem dyrektora, ze wzrostu wynagrodzeń. Sytuacja ekonomiczna kraju też jest może lepsza, ale ja myślę, że także tutaj jest, co chciałbym podkreślić, że to jest profesjonalizm służb naszych, pracowników socjalnych, profesjonalizm. To jest ten służb, to się nie zwraca uwagi, chciałbym to zaznaczyć, a więc bardziej jesteśmy profesjonalnie przygotowani do obsługi ludzi biednych, niepełnosprawnych itd., itd. Instytucja w ostatnim roku zmieniła też nazwę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zyskała też sztandar.